Cześć i czołem, dzisiaj postanowiłem zabawić się w skauta piłkarskiego i wyszukałem dla was kilka młodych, właściwie to bardzo młodych talentów. Powiem wam tak, to są piłkarze, o których nie przeczytacie na pierwszych stronach gazet. No, są nieznani pewnie dla większości kibiców. To znaczy, jeden z nich ma bardzo znane nazwisko, ale to nie znaczy, że pójdzie w ślady starszego brata. Ale nic więcej nie mówię, nie zdradzam, za chwilę przekonacie się, o kim mowa. Tam niżej, pod filmem Bawimy się w jasnowidzów i dajcie znać, który z nich, z tych piłkarzy zaprezentowanych na filmie, według was zrobi największą karierę w przyszłości. To dajcie znać, ale najpierw zobaczcie, kogo ja wam tutaj wyszperałem. A dzisiejszy przegląd talentów, o których wielu pewnie nie słyszało, zaczynamy w Turcji. 17-letni Mustafa Kapi to wszechstronny pomocnik Galatasaray. Chłopak może występować w środku pola, ale śmiganiem po prawym skrzydle też nie pogardzi. O Kapim zrobiło się głośno 23 grudnia 2018 roku. Wtedy to zaledwie 16-letni pomocnik wszedł na boisko za Sofiana Feguliego w doliczonym czasie gry w meczu z Sivasporem. Tym samym został najmłodszym debiutantem w historii Galaty. Od tamtej pory więcej już jednak nie zagrał w pierwszej drużynie. Powód? Kapi za namową agenta postanowił nie przedłużać swojej umowy z klubem ze Stambułu. A jego kontrakt kończy się już niedługo, bo 30 czerwca 2020 roku. Tureccy działacze uznali, że skoro tak chłopak stawia całą sprawę, to o grze w pierwszym składzie może pomarzyć. Króciutko. Tak trochę w stylu polskich działaczy. W każdym razie Kapi raczej nie zamierza płakać z tego powodu, bo chętnych na transfer nie brakuje. I mowa tutaj o naprawdę znanych markach. Mustafa Kapi będzie wolnym piłkarzem. Latem możemy podpisać kontrakt z każdym klubem. Trzeba tylko zapłacić kwotę za wyszkolenie. Szefowie hiszpańskich klubów już się z nami kontaktowali. Przed pandemią bardzo zainteresowane wydawało się Atletico. Dzwonią do nas również z Walencji, Villarrealu, Celty Vigo czy Realu Sociedad. Wszyscy znają warunki, na jakich można pozyskać Kapiego. Jego styl jest odpowiedni dla ligi hiszpańskiej, powiedział agent zawodnika Nedzet Ergezer. Coś mówiło się też o zainteresowaniu Barcelony. Co z tego wyjdzie? Przekonamy się pewnie już niedługo. O transfer do wielkiego klubu nie musi się już martwić inny 17-latek, Kluivert Aguilar. To prawy obrońca bądź skrzydłowy z dalekiego Peru. Obecnie jest zawodnikiem Alianz Lima. Ten klub mogą kojarzyć kibice Lecha, bo występował w nim Peruwiańczyk, którego pokochał cały Poznań, czyli Henry Quinteros. Pamiętacie? No jasne. Wracając do Kluiverta, to już ma klepnięty transfer do giganta. Gdy tylko skończy 18 lat, to przeniesie się do Manchesteru City. To nastąpi 5 maja 2021 roku. Podróż do City to wielki krok w mojej karierze. Cieszę się, że mnie zauważyli. To klub z niezwykłymi zawodnikami, trenerem i wielką popularnością. Moim celem jest zostanie wybitnym graczem w pierwszym zespole. Jestem ich fanem i jestem dumny z tego, że będę mógł bronić tych kolorów. Cieszę się z wyjazdu do Europy i bycia graczem obywateli. Nie krył swojej radości Aguilar na oficjalnej stronie Alianz Lima. Już mówi się, że to najważniejszy transfer peruwiańskiej piłki w ostatnich latach. A mówimy tu o chłopaku, który w dorosłej piłce zadebiutował całkiem niedawno, bo w listopadzie 2019 roku. Ale Lima to nie Manchester. Wiadomo, tam o miejsce w kadrze drużyny Guardioli będzie dużo trudniej. Pozostajemy w Ameryce Południowej, ale przenosimy się do Brazylii. W Cruzeiro dorasta kolejny wielki talent brazylijskiej piłki. Który to już? 13-letni Estevao William nosi wiele mówiący przydomek Messinho. Działacze Cruzeiro zdają sobie sprawę z tego, że mają w swoich rękach diamencik i już kombinują, jakby tutaj zarobić. Szczególnie, że nie są to goście zasługujący na medal działacza roku. Brazylijski klub jest w poważnych tarapatach finansowych, a do tego afera goni aferę. Fałszowanie dokumentów, pranie pieniędzy – to jest właśnie rzeczywistość w Cruzeiro. Działacze, próbując ratować klub, zawarli umowę z niejakim Cristiano Richardem dos Santosem Machado, w ramach której biznesmen dostał procentowy udział w prawach do niektórych zawodników, w tym właśnie do Messinho. Nie muszę chyba wam mówić, że to niezgodne z prawem i całą sprawę bada już brazylijska policja. W każdym razie postępy 13-latka uważnie obserwuje m.in. Barcelona. Pod koniec października ubiegłego roku do Brazylii wpadł Eric Abidal. Dyrektor sportowy Dumy Katalonii odwiedził centrum treningowe Cruzeiro i widział, jak z piłką radzi sobie Messinho. Podobno Francuz był pod wrażeniem, ale na razie droga Messinho do Barcelony jest bardzo długa.
Nie mogę odpowiedzieć, czy jutro Messinho będzie tutaj, czy w Santosie, albo Palmeiras. Będziemy w miejscu, które będzie najlepsze dla mojego syna. Albo tam, gdzie Bóg nas umieści. Dzięki talentowi Estevao mamy otwarte drzwi w kilku klubach. To, co skłoniło nas do pozostania w Cruzeiro, to był związek z klubem. To jest ważne. Kiedy dobrze traktujesz sportowca i jego rodzinę, to automatycznie tworzysz więź. Otwarcie mówi ojciec 13-latka. Pewnie wielu kibiców Barsy chciałoby, żeby Messinho stworzył taką więź z dużo starszym Messi. Messi i Messinho? Kurde, jak to brzmi. Skoro już jesteśmy przy Argentyńczyku, to talentów ochrzczonych mianem nowego Messiego jest naprawdę sporo. Właśnie teraz będzie o jednym z nich. Kolejny nowy Messi ma 17 lat i kontrakt z PSG. Co ciekawe, Kais Ruiz Atil, tak się ten chłopak zwie, był blisko Argentyńczyka, bo gry w piłkę uczył się właśnie w Barcelonie, którą w 2015 roku opuścił na rzecz paryskiego giganta. I tutaj jest mały problem. Francusko-marokański talent myślał, że w Paryżu szybko przebije się do kadry pierwszego zespołu. A tu klops. Ruiz Atil nie pojawia się nawet na treningach pierwszej drużyny. Tak go ta cała sytuacja wkurzyła, że nie omieszkał skrytykować PSG na swoim Instagramie. Oczywiście później musiał za to wszystko przeprosić. Atmosfera na linii klub-zawodnik jest napięta. Szczególnie, że pomocnik nie chce podpisać nowej umowy. Już mówi się o tym, że Ruiz Atil będzie próbował wyfrunąć. Podobno zainteresowane są nim kluby z Premier League. Mówi się o Chelsea i Arsenalu. Agentem nastolatka jest agent Zinedina Zidana, więc może skończy się tak, że produkt La Masii zahaczy o Madryt. Kto wie? No teraz to dopiero mam dla was diamencik. Mój faworyt w tym zestawieniu. Dowiedziałem się o nim z artykułu na The Sun. Chłopak, który może pomarzyć o takiej sytuacji, jaką ma chociażby wspomniany wcześniej Ruiz Atil. 18-letni Kobe Jay Chong próbuje dostać angaż w jakimś znanym klubie. Chłopakowi na pewno nie brakuje motywacji, ale po kolei. Poczekajcie, bo to jest naprawdę ciekawa historia. Kobe dostał imię po legendarnym koszykarzu, a jego pierwszym trenerem w karierze był tata. To on wysłał syna w wieku 2 lat do szkółki piłkarskiej, potem w wieku 6 na obóz futsalu, a gdy Kobe miał 9 lat, to trafił do West Bromwich. Tata przesadzał z tym wszystkim. Przez cały tydzień trenowałem w szkołach futsalu. O 6 rano kazał mi trenować przed szkołą. Robiłem 1000 różnych podbić w kuchni. Kazał mi to robić, ale koniec końców to spowodowało, że miałem przewagę nad innymi dzieciakami. Tak wspomina swoje dzieciństwo Kobe. Niezły hardcore, co? Nic dziwnego, że chłopaka bez żadnych testów pozyskał West Bromwich, ale po 2 latach jego tata uznał, że dość z angielską piłką i czas na Akademię Sportingu. Przecież to tam kształtował się talent Cristiano Ronaldo. Po Portugalii były Włochy i Cagliari. Tam Kobe spędził 3 lata grając w młodzieżowych drużynach. Ostatecznie wrócił do Anglii, w której czuł się najlepiej. Obecnie jest zawodnikiem małego klubiku Redditch United, ale skauci z wyższych lig nie próżnują i Kobe jest zapraszany na testy do dużo bardziej znanych klubów. Na razie jednak transferu nie ma. 18-latek jednak się nie poddaje i stawia sobie za wzór Jadona Sancho. Jestem pewny, że daleko zajdę w futbolu i będę z niego żyć, a moje nazwisko będzie znane, powiedział dla The Sun Kobe. Mocno trzymam kciuki za chłopaka, niech spełnia marzenia. A na koniec chyba najbardziej znany chłopak z tego całego towarzystwa. Nazwisko, które mówi wszystko. 13-letni Ethan Mbappe to młodszy brat Kyliana. Chłopiec, podobnie jak jego brat, jest związany z PSG i podobnie jak jego brat znajduje się na celowniku Realu Madryt. Królewscy zainteresowali się młodszym Mbappe po tym, jak świetnie zaprezentował się na turnieju w Miami. Co prawda PSG przegrało w finale z rówieśnikami z Vasco da Gama, ale Ethan pokazał, że w piłce również może wiele osiągnąć. Młodszy Mbappe może występować zarówno w środku, jak i po lewej stronie boiska. Czyżby za kilka lat bracia Mbappe mieli rządzić i dzielić w Madrycie? Perez już pewnie zaciera ręce. A ja się zbieram. Mam nadzieję, że nie straciliście czasu i dowiedzieliście się czegoś ciekawego o być może przyszłych gwiazdach piłki. Na do widzenia zachęcam do zostawienia, wiadomo, łapy w górę. Odmeldowuję się i do zobaczenia wkrótce. Scout Lipiński się zbiera.